Szanowni Państwo, nastąpi teraz złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości dowódcy 3. Flotylli Okrętów panu admirałowi Mirosławowi Mordel. Meldunek złoży dowódca Kompanii Honorowej porucznik Piotr Załęski. Panie admirale, dowódca Kompanii Honorowej porucznik Załęski, melduję kompanię do uroczystości odsłonięcia tablic w Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Czołem, marynarze! Czołem, panie admirale! Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na kolejnej, już 12. uroczystości odsłonięcia tablic na Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza, na tym skrawku polskiej ziemi, polskiego morza nad Bałtykiem, a szczególnie nad naszą zatoką, nad terenie naszej kaszubskiej małej ojczyzny. Utworzyliśmy 12 lat temu Aleję Zasłużonych Ludzi Morza. W tym roku odsłonimy 3 tablice. Tablicę profesora Ropeleckiego, tablicę pierwszego wójta gminy Gdynia, a naszego mieszkańca urodzonego w Pierwoszynie Krauzego oraz rybaka Kaszuba Józefa Myślisza z Władysława. Chciałem w tym imieniu, w moim i waszym imieniu, powitać serdecznie zaproszonych gości. Wójta gminy Kosakowo, pana Jerzego Budzika, księdza generała Mariana Pruchniaka, księdza prałata Edmunda Skalskiego, pana Pawła Nerlocha, pana Mariana Leszka Wiśniewskiego, pana Zdzisława Sołtysiaka oraz pana Dariusza Łaszyce, majora Związku Piłsudczyków. O dokonanie aktu dekoracji proszę kawalera orderu świętego Stanisława, pana pułkownika Związku Piłsudczyków RP Jarosława Bieleckiego, a o asystę proszę kawalera tego orderu, profesora Daniela Dudę. Koniecznie musimy. Dzięki, dzięki.
Szanowni Państwo, tytuł zasłużonego człowieka morza przyznany został profesorowi Andrzejowi Propelewskiemu, panu Augustynowi Krause oraz panu Jakubowi Myśliszowi. Tegoroczni uhonorowani to postacie, których aktywność przełożyła się na wzmocnienie pozycji Polski morskiej. Wszystkich uhonorowanych łączy morze, zrozumienie znaczenia morza dla Polski, a także bardzo ważna rzecz, skuteczność działań, z efektu których do dzisiejszego dnia możemy korzystać. Każda z uhonorowanych osób stanowi wzór do naśladowania dla nas i dla przyszłych pokoleń. Szanowni Państwo, trzeba czerpać z dorobku i przykładu, jaki swoim życiem dali wszyscy zasłużeni ludzie morza. Aktywność każdego z nas przekłada się na dobro gospodarki narodowej, w tym gospodarki morskiej, która jest jej częścią, a co za tym idzie na wzrost poziomu życia naszego społeczeństwa. Ojca i Syna i Ducha Świętego, módlmy się, Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo tracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej nienawiści, która rodzi zazdrość i śmierć. Swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostr, ludzi morza, których tutaj dzisiaj w sposób szczególny czcimy, za ich zasługi dla regionu, dla naszej ojczyzny, za to, że oddali swoje doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności Polski. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, tak jak Twój Syn nas umiłował. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na wszystkich ludzi morza, którzy dla ojczyzny i dla swych braci nie szczędzili swojego życia. I wszystkim nam dopomóż, abyśmy korzystali z tego wszystkiego, co oni nam zostawili, z tej spuścizny, i by to wszystko pomogło nam kroczyć tą drogą doczesną do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Dziękujemy bardzo księdzu proboszczowi. Szanowni Państwo, nastąpi teraz złożenie wiązanek kwiatów pod Krzyżem Morskim w Alei Zasłużonych Ludzi Morza. Proszę.